Magda Gessler jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, korzysta z nich nie tylko, by komunikować się z fanami, ale także, by przypuszczać ataki na inne celebrytki. Ofiarą znanej restauratorki padła właśnie Weronika Rosati. Magda Gessler słynie ze swojej dążności do kontrowersji i wywoływania skandali. Krzykliwa celebrytka, która zrobiła karierę dzięki umiłowaniu dobrego jedzenia i talentowi do występów przed kamerą, ma dziś ugruntowaną pozycję na rynku i raczej nic nie wskazuje na to, by miała w najbliższym czasie odejść z telewizji. Jak to w życiu bywa, wielkie gwiazdy telewizji także mają swoich wrogów, którym uwielbiają dopiekać, często publicznie, lecz nie w cztery oczy. Nie inaczej jest w przypadku Gessler, która na Instagramie otwarcie zaatakowała Weronikę Rosati. O niechęci do siebie obu pań wiadomo już od dawna, ale nigdy wcześniej nie dochodziło między nimi do otwartej konfrontacji w internecie. Czy incydent przerodzi się w coś z rodzaju konfliktu na linii Rusin-Rozenek? Znak zapytania. Magda Gessler atakuje Weronikę Rosati. Znana aktorka i producentka filmowa dodała na swoje instagramowe konto fotografię, na której widnieje wraz ze swoją przyjaciółką Katarzyną Zielińską. Obie panie zostały mamami rok temu, a ich dzieci przyszły na świat w jednodniowym odstępie. Z tej właśnie okazji powstała publikacja, która nie przypadła do gustu Magdzie Gessler. Restauratorka postanowiła wyrazić swoje niezadowolenie ze szczęścia gwiazdy, w krótki i agresywny sposób. Weronika, to staje się co najmniej mania. Po co? Przykre, napisała Gessler. Bardziej rzeczowa i dłuższa była już odpowiedź na komentarz gwiazdy TVN. Magda, wiem, że skoro bardzo przyjaźnisz się z Robertem Śmigielskim, jesteś stronnicza i negatywnie nastawiona, ale uważam, że pisanie mi niepochlebnych komentarzy, które dobrze wiesz, że przedrukuje prasa i portale, jest słabe po prostu. Moje dziecko jest moim całym światem i ma tylko mnie. Nie chcę wchodzić z tobą w dyskusję publiczną na moim Instagramie. Chcesz mi coś powiedzieć? To zadzwoń. Wesołych świąt dla ciebie i rodziny, napisała aktorka. Dlaczego Gessler i Rosati się nie lubią? Od lat mówi się o złych relacjach między Magdą Gessler i Weroniką Rosati. Obie panie miały w przeszłości tego samego partnera, Piotra Adamczyka. Rozstania były dla nich bolesne i co ciekawe, zamiast na mężczyznę, swoją złość skierowały na siebie. Jej efekty opisaliśmy wyżej. Doprawdy niesamowite jest to, że tak dojrzała kobieta nadal żywi żałość z powodu aż 19 lat młodszego mężczyzny.